Zadajecie mi mnóstwo pytań dotyczących organizacji ślubu i wesela, ale też mojego życia prywatnego i wyglądu, dlatego dziś odpowiem na część z nich i rozwieję Wasze wątpliwości. Uruchamiam maszynę losującą. Pierwsze pytanie z samego dna. Czy zaproszenie szefowej na ślub jest dobrym pomysłem? No moi drodzy, to zależy przede wszystkim od tego, jaką macie relację z szefową. Jeżeli to jest bardzo fajna, kumpelska relacja, myślę, że będzie jej bardzo miło. Ale jeżeli ma być to jedynie taki kurtuazyjny gest, żeby się nie wkurzyła, jakby się dowiedziała, że mieliście ślub, no to raczej chyba nie polecałabym tego. Kolejne. Jakie rozwiązanie lepsze? Winietki, czy jak goście usadzą się sami? Wydaje mi się, że ciężko jest wybrać lepsze rozwiązanie. Tak naprawdę to musi być takie rozwiązanie, z którym Wy czujecie się komfortowo i które pasuje też do Waszego ślubu i wesela. Im bardziej eleganckie wesele, tym bardziej ja czułabym potrzebę ustawienia winietek i przygotowania pięknego planu rozsadzenia gości. Winietki pozwolą Wam z góry uniknąć ewentualnego siedzenia obok siebie osób skonfliktowanych, więc może jednak warto o to zadbać, ale decyzja oczywiście należy do Was. Kolejne. Jakie są ciekawe i kulturalne zabawy weselne? No więc, moi drodzy, to jest bardzo trudny temat. Ja powiem szczerze, zazwyczaj jak się oczepiny zaczynają, to ja aż się cała trzęsę, co się wydarzy, bo bardzo często te oczepiny są prowadzone po prostu w sposób kiczowaty, żeby nie powiedzieć żenujący, więc warto jest wcześniej omówić się z wodzirejem, DJ-em czy kimkolwiek, kto będzie prowadził Wasze wesele i Wasze oczepiny, jakie zabawy mają się pojawić. Ja jestem fanką wszystkich zabaw, które są związane z testowaniem dopasowania do siebie pary młodej, ale przyznam szczerze, że też lubię te zabawy, które związane są z tańcem i z muzyką. Przykładem na zabawę związaną z muzyką jest podzielenie gości biorących udział w konkursie na dwie drużyny. Zadaniem drużyn jest odgadywanie tytułów piosenek, a kary bądź nagrody sami możecie wymyślać. Jeżeli chodzi o zabawę związaną z tańcem, to jedną z takich bardziej spektakularnych jest taniec z marynarką. Partnerzy tańczą, jest wiele par na parkiecie, muzyka cały czas trwa. W momencie jak muzyka się wyłącza, to szybko marynarka z pana musi przejść na panią i para, która jako ostatnia wykona to zadanie, odpada, a reszta dalej tańczy. Potem w kolejnej przerwie marynarka z pani musi przejść na pana. Najważniejsze jest tempo. A zabawa, przy której się najbardziej uśmiałam, chociaż nie wiem, czy jest elegancka, goście, którzy biorą udział w tej zabawie, muszą zjeść, połknąć, wypić malutkiego szota bułki tartej. I komu pierwszemu uda się gwiznąć, po prostu zagwizdać, ten wygrywa. Jezu, co tam się dzieje, słuchajcie. Czat, dobra. Co myślisz o ślubie w dwie pary, w tym rodzeństwo? Czy wypada, czy nie? Wydaje mi się, że to nie jest kwestia, czy wypada, czy nie, tylko tutaj jest sytuacja, czy naprawdę tego chcecie. Ja nigdy bym sobie tego nie zrobiła, ani też nie chciałabym tego zrobić mojej siostrze, bo gdzieś tam ten dzień ślubu jest Waszym momentem, gdzie wszyscy koncentrują się na jednej parze i tej parze jest poświęcona cała uwaga. Takie wesele w dwie pary wydaje mi się, że może być jedynie opcją dla takiego rodzeństwa, które ma ze sobą niesamowitą więź. Może dla rodzeństwa bliźniaków. Najważniejsze jest to, żeby obie osoby tego chciały, a w sumie nie obie. Tego powinny chcieć aż cztery osoby. I jeżeli wszyscy się na to zgadzają, to na pewno będzie to niesamowite, ciekawe i raczej niepowtarzalne wesele. Może to być właśnie Wasz sposób. Ciekawa jestem, czy to już o kogoś wypaliło. Jeżeli macie takie doświadczenia, to piszcie o tym, bo to naprawdę interesujące.
Mając dwie suknie ślubne, w którym momencie się przebrać? Chodzi o godzinę. Tutaj wszystko zależy od tego, w ogóle o której godzinie macie ślub, o której godzinie rozpoczyna się wesele. Ciężko określić, że to ma być na przykład o godzinie 20, ale też zależy to od kroju, w jakim jest Wasza druga suknia oraz od tego, jaki jest plan na całe wesele. Suknię możecie zmienić w kilku momentach. Pierwszy z nich to kiedy przyjdziecie z kościoła bądź z Urzędu Stanu Cywilnego na salę. Od razu po życzeniach możecie się przebrać. Drugi moment na zmianę sukni ślubnej to jest moment przed pierwszym tańcem, o ile ta druga suknia na przykład jest krótka bądź wygodniejsza do tańca. Kolejny moment to po pierwszym tańcu. Bądź możecie się przebrać po oczepinach. To chyba taki najbardziej popularny moment na przebranie sukni ślubnej. Zazwyczaj panny młode te ogromne suknie księżniczki zmieniają wtedy na bardziej dopasowane, lżejsze, zwiewniejsze bądź krótsze sukienki. Jak to robisz, że Twoja skóra jest taka świeża i promienna? Marzy mi się cera w takim stanie w dniu mojego ślubu. Wbrew pozorom moja skóra jest bardzo problematyczna, więc bardzo ostrożnie podchodzę do wyboru kosmetyków. Natomiast mam kilka swoich patentów i zaraz mogę pokazać Wam jeden z nich. Chodźcie ze mną do kuchni. Tym oto sposobem dotarliśmy do lodówki, w której za chwilę nie wyciągnę marchewki, nie powiem, że zdrowa dieta to podstawa. Oczywiście to, co jemy, ma wpływ na to, jak nasza cera wygląda, ale co ja trzymam w lodówce? Bardzo proszę, ujawniam mój sekret. Z lodówki wyciągam kremy. To są kremy, które nie mają żadnych konserwantów, dlatego muszą być trzymane w lodówce i od momentu produkcji mam 2,5 miesiąca na to, żeby je zużyć. Tutaj mam zapisaną datę, która przypomina mi o terminie ważności. Oba te kremy zawierają olej różany, dzięki któremu mają bardzo wysoką zawartość witaminy C. To jest krem pod oczy, odmładzający, regenerujący. To jest krem do twarzy, który nawilża i jest przeciwzmarszczkowy. Używam ich codziennie, rano, wieczorem, więc jeżeli dostaję od Was pytania o to, co robię, że moja cera dobrze wygląda, to jest chyba najlepszy dowód na to, że te kremy działają. Więc teraz schowam je z powrotem do lodówki. I w odpowiedzi na Wasze prośby, żeby filmiki YouTube'owe pojawiały się częściej, postanowiłam, że zacznę je wrzucać specjalnie dla Was w piątek, tak jak było, i dodatkowo jeszcze we wtorek. Na kolejne Wasze pytania Q&A odpowiem następnym razem. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, do naciskania dzwoneczka i do zobaczenia następnym razem.